Jesteś? Bo zaginąłeś gdzieś. Jestem. Aha, zniknąłeś na moment, a nie lubię takich momentów, kiedy mi znikasz. Ja lubię. Ja nawet teraz mogę zniknąć, zobacz. No, o! Nie ma mnie. Gdzie jest Daruś? Jestem. Coraz lepiej. No dobrze, to baw mnie. Nie, ustaliliśmy przed tym nagraniem, że ty będziesz się mnie bawić, bo mówiłeś, że masz świetne poczucie humoru. Ja słucham. Proszę bardzo. Ale odwracasz kotka ogonem. Nie, Halinko, ja mam tutaj na komórce nagrane, bez twojej zgody nagrałem i ja mam sobie dowód. O, no to wiesz, To to ty miałeś mnie niedobrze. bawić, proszę. Nie, nie, to ty miałeś mnie Nie, bawić. nie, nie. Inne były ustalenia i nie wolno zmieniać ustaleń, bo to energetycznie cię dopadnie i karma cię zeźre. No. Nie ma, Darku, spokój się. Ale ja załatwię, żeby była. Nie ma karmy. Jest, ja kupuję dla psa karmę na No przykład. to. A masz psa? Nie. Ale jest tańsza taka karma, tylko trzeba dosolić, dopieprzyć i wchodzi jak złoto. Ale kupujesz taką suchą czy taką mokrą? Słucham czasem też, ale taka mokra jest, lepiej wchodzi. Jest Bo tą fajniejsza. suchą to trzeba strasznie popijać dużo. No i nie wiadomo, ile jej zjeść, bo jak później zapijesz, to pęcznieje i O kurczę, to aż no. takim świństwem karmimy naszych ulubieńców. Nie wiem, ja nie narzekam. Nie, no bo ty jesteś moim ulubieńcem. Ale to nie ty mnie karmisz, ja No sam się nie, karmię. nie, nie, to prawda, to prawda. Gdybyś miała mnie karmić, to ja bym z głodu umarł. Wiesz, Zareczku, coś w tym jest. No wiem. To coś w tym jest. Ja mam taki zwyczaj, że jak gość wchodzi albo ktoś znajomy, to się pytam, czy jest głodny lub głodna. Tak, to proszę zajrzeć do lodówki, może coś jest. To wychodzimy do restauranta, tak? Od razu. Dokładnie, dokładnie. No nie Halinko, jestem. ale gotowanie to jest takie fajne. Super jest gotowanie, jak się umie. Trzeba się naumieć. Jakoś to mnie nigdy nie pociągało. Fajnie jest gotować. Tak, od czasu do czasu, to tak, ale No jako jak, no taki codziennie można nawet. obowiązek codzienny, to Nie o. obowiązek, przyjemność codzienna. Widać, że nigdy nie byłeś w takim kieracie. Ale jaki to problem jest ugotować coś, przyrządzić? To nie jest jaki kierat. W kieracie to ryż z jabłkami najszybciej. Jakie to są twoje ulubione dania? To No nie opowiedz. powiem. Nie, absolutnie nie, nie, Ale nie powiem. powiedz. Nie, bo To będziesz później wymyśl. podrabiać przepisy. Albo No. wychciewać przepisy, a to No, no, nie no. może być. To jest moje autorskie przepisy i absolutnie nie Podpisane. powiem tak. Ale możesz wymyślić jakieś na miejscu. To ryż z jabłkami. No nie, ale to już było. Ryż z jabłkami jest fajny. To jest, no to możesz jeszcze cynamonem przeprószyć. A coś jeszcze? A w Jakiś życiu fajny? nie powiem już więcej. No dobrze, proszę Państwa, nie chcę mówić, ale wyciągniemy to z niego kiedyś. To się samo wyciąga później. Później się samo Tak. wyciąga, tak. Nawet jak nie chcesz. No dobrze, Dareczku, powiedz, co u ciebie słychać. Nic nie słychać, jest cisza. Jest cisza? Nikt nie wierci. O, no tak, to już też omawialiśmy poprzednim razem. Chyba. No, to jest dobrze. No, potrafi to być bardzo uciążliwe, jak Może jest. jutro będą wiercić, ale dzisiaj nic. Dzisiaj nic? Nie, czy nie, był moment Było taki dzisiaj? z 5 minut, no. Aha. A u ciebie nie ma czegoś takiego, że sąsiedzi zawiadamiają, że na przykład będzie trochę niedogodności? Gdzie ty, kurna, Olek, mieszkasz? Tutaj. Tutaj. No u mnie jest tak fajnie, bo sąsiedzi są bardzo sympatyczni. Tak, Wystawiamy sobie akurat.
wystawiamy sobie, mało tego jeszcze, czasami się też spotykamy, wystawiamy sobie takie karteczki, że w tych i tych dniach może być problem i tak dalej. Więc to jest fajne w sumie. Takie, wiesz, no, takie z szacunkiem dla innych. Nie? Ja tam się nie znam. Remont to remont. Po prostu. Tak. Żadne karki nie zaburzą przepływu tego dźwięku. No dobrze, Darek, jakiś ten kawał miałeś opowiedzieć? Ja? Nie. Tak. Ja nie. Ja nie umiem, nie potrafię kawałów opowiadać. No co ty? Naprawdę. No opowiadasz sobie już jakieś fajne kawałki. No co ty? No. Może nie lubisz opowiadać. Lubię, lubiłbym, gdybym pamiętał kawały. Szybko zapominam. No dobrze. Chcesz powiedzieć coś? Mów. Dopiero 6 minut minęło. Jak? 16, 17 już. Co 7? Nie 17, tylko 6 minut. Minęło. Ja widzę, że 17. Znowu ten sam numer chcesz zrobić. Chcesz mi powiedzieć, że to już tyle. Nie, 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 nie. 6 minut. 6:24. Słuchawka mnie męczyła jeszcze przed nagraniem. No. Męczyłam, męczyłam, tak. Ale nie jesteś bardzo zmęczony. Bardzo nie. Okropnie. No dobrze, Dareczku, to co, zaczynamy? No nie, znowu muszę cię przywołać do porządku. Proszę pozdrowić widzów i wykiskować ich w lofkowo. Ja od razu byś to chciał zaczynać, a grę wstępną, to co? Przechodzimy do meritum, no. Proszę wylufkować i wykiskować. Nie, mnie, już się nie ciesz. O, jaka szkoda. Myślałam, że to ciebie mam wyblokować. Oj, nie, absolutnie. Wykiskować i zaforewerkować. Już mnie trzepało. No. Oj, przestań. Ja dzisiaj chciałam być poważna. Ja jestem poważny. Poważna jesteś? Mhm. Wiesz, no, nie bądź za poważna. Chcielibyśmy... Znaczy nie, bo ty nie chcesz, Halinka, bo ty masz zawsze o widzach zapominasz, zero kisków, zero pozdrowionek. Ja chciałem was bardzo, widzowie, pozdrowić tym razem ciepło, bo na dworze, a w niektórych częściach Polski na polu jest zimno. I chciałem właśnie przesłać gorące kiski, lofki i foreverki, żeby było ciepło i życzyć jakby, aby do wiosny. Już niedługo, do wiosny, niedaleko. No dobrze, no bardzo ładnie to ująłeś, powiem ci szczerze. Tak już niech widzowie niech ocenią, Kalinko. No ocenią. Tam będą łapane te kiski, te lofki, te forewerki. No i dziękujemy za pytania, za te, które były już omawiane i za te, które będą. Będą. No pytań było naprawdę bardzo dużo. Tak? Tak. Pytań generalnie było bardzo dużo, bo z tego nam się wykroiły prawie 4 takie sesje badawcze. Nieskończoność będziemy te sesje robić, jak tyle pytań jest. I chcę powiedzieć właśnie, że dzisiaj też będą pytania i odpowiedzi, jak dalsze ciągi, też nie wyczerpiemy wszystkich. To ja nie wiem. Zgrupowane zostały tylko te, które jakby tematycznie pasowały do tego, co do tej pory było. Natomiast nie, jest. No właśnie, ale ja nie wiem, czy ja powinienem odpowiadać i czy ja wiem. Wiesz, Dareczku. Nie wiem. Panie Dareczku, pan wie. Niby skąd mam to wszystko wiedzieć? Słuchaj, tego nikt nie wie. A ty tam masz dojście gdzieś po drabinie. I nawijasz. I bardzo dobrze. No nie martw się. Także pytania jeszcze były jakby tematycznie bardzo, bardzo inne, różne i tak dalej, więc pewnie do nich wrócimy, ale za jakiś czas dopiero. Ale za jaki? Za jakiś. Takiś. Dobrze.
Dobrze? Zgadzasz się? Wstępnie tak. Czy możemy zaliczyć tę grę wstępną już do reczku? Nie, już po takiej grze wstępnej mi się nic kuźba nie chce. Takie w gry wstępne, Halinko, naprawdę spodziewałem się czegoś fajniejszego. To nic z tego nie będzie. Na takiej reczku gry włącz wstępnej. Wyobraźnię. No właśnie włączyłem i prąd Klapa? wyłączyło. No. I klapa? Tak. A widzisz. 10 minut. O, no to Zaliczyłeś. już dobra, udało się. Już To już się... Zmęczyliśmy. Dobra. Widzów. Zmęczyliśmy widzów. Dobrze. Tak, tak. Niektórzy już poszli. No trudno. Ale część została. To przynajmniej ci mądrzy poszli, żeby się nie męczyć. Żeby się już dalej nie męczyć. No dobrze. Dobrze. Dareczku, no to co? Lecimy? No razem lecimy. No dobrze. Dobra. No zmrusz oczęta. Tym razem będę z otwartymi. Boisz się? Jeszcze przestałem ci już wierzyć. A czy ty kiedykolwiek mi wierzyłeś? Nigdy. No właśnie. A Halinka, bo ja ostatnią sesję obejrzałem i ja widzę, że te głupie miny robisz, jak ja mam zamknięte oczy. Ja sobie nie mogę teraz zamknąć już. Robię głupie miny? Tak, tak, na przykład robisz do mnie, albo tak. Aha, no, aha. Ja Ale ty nie myślisz, widzisz. ale później sobie obejrzałem i No i? Naprawdę to nie może Nieładne? tak być. Nie. Nie było przyjemne? Słuchaj, no dobrze, to ja już nie będę tak robiła. Nie wierzę ci. Ale przyknij oczęta. Nie, nie. Z otwartymi będziemy. Dzisiaj z otwartymi? Dobrze, może być z otwartymi, no. No to lecimy na Szczecin. Panie Darku. Odlatujesz? Jak za każdym razem? No to prośba, żebyś sobie przeszedł do tej hipnotycznej przestrzeni. Widzę, że dalej rozbawiony. Nie. Nie? Dobrze, dobrze. No to jeszcze wiesz co, takim rzutem na taśmę, jaką dokrętkę zrobimy z poprzedniej sesji, chciałabym, żebyś wrócił na ten cmentarz, nad ten cmentarz, na którym byłeś w poprzedniej sesji. Taki sobie swój wybrałeś. Swój jak swój, taki wybrałeś. Jesteś? Tak. I wtedy mówiłeś, że ponieważ było to blisko właśnie święta zmarłych w okolicy pierwszego, mówiłeś, że tam taki wyjątkowy ruch był, rzeczywiście duży był. Niektóre duszyczki były zabłąkane, zbłąkane, niektóre po prostu sobie były, ale mówiłeś też o takich wściekłych i złośliwych. I teraz chciałabym, żebyś spojrzał, bo powiedziałeś też, że niektóre upatrują sobie kogoś. Właśnie w takich dniach takiego pobudzenia czy takiego ruchu. I powiedz mi, kogo najczęściej upatrują takie głodne? No to dusz. Przede wszystkim to nie tylko na cmentarzu to się dzieje. Ale tu widać, że też po prostu dusze te, które nie odeszły, one faktycznie potrafią tam przyjść i zainteresować się. I potrafią albo wpłynąć, albo wręcz połączyć się z takim człowiekiem, który ma, wydaje się, podobne emocje do tych, z którymi ten na przykład duch odszedł, albo takie, które jakby współgrają. Jeśli duch jest wściekły, ma żal, a czuje u kogoś poczucie winy, to wtedy na tym poczuciu winy jakby może te swoje gniewy, złości rozładować. I wtedy jakby takie połączenia mogą się na różne sposoby stworzyć. Albo na przykład może być tak, że ktoś
jest w głębokiej depresji, ma jakieś myśli, nie wiem, mogą być nawet samobójcze już w niektórych sytuacjach, i ktoś, kto na przykład odszedł w taki sposób i nie może odczuć takiego uwolnienia, czuje się obciążony, to wtedy na zasadzie takiego rezonansu też potrafi połączyć się z taką energią i częściowo gdzieś tam czerpać, czy wręcz wpływać nawet na myśli, na emocje. Bo wtedy te dwie istoty też potrafią się tak energetycznie przenikać, czy wręcz nawet bardziej, nawet mocniej połączyć. Czy wtedy taki duch idzie, wędruje do domu tej istoty, jeśli się rzeczywiście zrezonowały? No to wtedy bardziej jakby chce używać ciała, jakby chce bardziej się utożsamić, bardziej żyć życiem tej, on właśnie bardziej wtedy jest z tym człowiekiem niż za nim chodzi. Choć są faktycznie też takie sytuacje, że duch potrafi iść za kimś. Są też takie sytuacje. Spójrz teraz, czy jeszcze jest taki ruch nad tym cmentarzem, czy tego ruchu nie, już są pojedyncze takie duszki, które gdzieś tam, niektóre, jeden na przykład potrafi stać gdzieś przy jakimś grobie, jakieś inne się materializuje, no on jakby po stronie fizycznej się nie materializuje, ale tutaj jakby pojawia się, no, na terenie jakby cmentarza, jest ciekawy na przykład, kto przyszedł. A czasem jest też tak, że osoba, która odwiedza grób bliskiej osoby, bliskiego zmarłego, jakiegoś krewnego, no to też widać, że niekiedy ten duch tego zmarłego przychodzi też, jakby chce rozmawiać, pocieszyć go niekiedy. Bardzo różne są sytuacje. Dobra, a powiedz mi, czy dzieci są łatwym łupem na cmentarzu? Trudno powiedzieć jednoznacznie, czy są łatwym łupem. Bardziej to też zależy właśnie od ogólnie od stanu psychoemocjonalnego takiego dziecka. Jeśli dziecko jest radosne i takie czyste, wolne nazwijmy, to trudno powiedzieć, że jest łupem. I też często widać, że takie dziecko też czuje te dusze. Jakby w pewnym sensie je nawet widziało. Ale jak jest dziecko gdzieś zaburzone, ma problemy jakieś emocjonalne, jest pozamykane, to wtedy tak, może w niego wniknąć taki duch. Wręcz może chcieć przejąć nad jego ciało. Trudno jest tak jednoznacznie określić, że jeśli dziecko, to jest łatwiej. Nie, to bardzo jest uwarunkowane bardzo takimi indywidualnymi cechami. No dobrze. No to przechodzimy troszeczkę dalej. Czy pytanie od naszych słuchaczy, czy my wchodzimy do doświadczenia całą świadomością, swoją świadomością, czy tylko częścią? To bardzo jest takie, w pewnym sensie to jest bardzo łatwo na to odpowiedzieć, ale jeśli byśmy tylko częściowo, jakbyśmy uprościli, to można by było powiedzieć, że całą, ale gdybyśmy popatrzyli na cały ten proces, to nie całą właśnie. Jak to nie musimy tego robić, jakby, czy, bo nasza świadomość, ta nasza cała świadomość, to ta istota, to światło, którym jesteśmy, ono, jeśli byśmy porównali to do jakiejś, użylibyśmy zagadnień takich informatycznych, no to przepustowość naszej świadomości jest gigantyczna. Ta świadomość nie zmieściłaby się do rzeczywistości fizycznej. Nie ma potrzeby, żeby cała taka istota doświadczała, zwłaszcza, że ona jakby w fizyczności nie jest w stanie przenieść tak dużo informacji. Tych informacji wbrew pozorom nie jest wcale tak dużo.
To jest jakaś cząstka nas. Jest wystarczająca do tego, żeby doświadczyć tego wszystkiego, co tu w tej fizyczności jest. Choć, znowu, to żeby skomplikować, pewność, nasza część świadomości jest odpowiedzialna za te wrażenia fizyczne, to, co jest połączone z ciałem, co później tłumaczy jakby to na pewnego rodzaju emocje czy odczucia, które się na przykład z dotykiem wiążą, czy z widzeniem, nie wiem, kolorów, rzeczy i tak dalej, smakiem. To znowu jest kolejna część, która jakby za to odpowiada. Tak jakby podzielić naszą świadomość na jakieś takie elementy, które odpowiadają za pewne odczucia i za warstwę emocjonalną też i tak dalej. Ale to dalej jest część tylko naszej świadomości. Choć z drugiej strony to jest takie pełne doświadczenie. W sensie, jeśli byśmy... To nie jest tak, że... Jak to wytłumaczyć bardziej tak precyzyjnie? Pomimo tego, że nasza świadomość ma olbrzymią przepustowość i pojemność, tak bym powiedział, i mogłaby doświadczyć całego wszechświata jednocześnie, no to doświadczając życia pojedynczego, takiego życia, nie musi się angażować całym sobą, ale odczuwa w pewnym sensie pełnią siebie, choć nie musi jakby materializować się czy łączyć się pełnią siebie. Nie ma takiej potrzeby. Dopiero później na pewnych innych poziomach, kiedy już te doświadczenia są jakby łączone z innymi, to wtedy dopiero widać, że nasza świadomość jest dużo, dużo większa niż takie pojedyncze doświadczenie w ciele na przykład człowieka. Dobrze, czy wszystkie istoty mają świadomość? Wydaje się, że wszystko, wręcz wszystko ma świadomość. Nawet nie istotę, tylko wszystko ma świadomość. Może czasem sobie istota nie uświadamia tego, że tą świadomość ma. Ale wszystko, wydaje się, ma świadomość. Nawet jeśli nie jest połączone gdzieś z wyższymi poziomami, to ta świadomość tam jest. Jako element czy rzeczywistości takiej, czy innej. To przedmioty nieożywione też mają świadomość. Tak. Dobrze. No i tutaj słuchaczka wysłała nam bardzo długą listę, więc tej listy długiej nie będę przytaczać, wybrałam tylko trzy. I takie pytanie od niej. Czy krowa wie, że człowiek ją zjada? Pytanie, która krowa, ale zwierzęta mają świadomość tego, że na przykład człowiek może chcieć pozbawić ją życia i w efekcie ją zjeść. Tak. Nie, to nie jest coś takiego, że ta krowa, pasąc się na pastwisku, wpada w depresję i przestaje żyć i tak dalej, bo tylko myśli o tym, jak o teorii spiskowej, czy albo patrzy i szuka dowodów na to, że człowiek jest zły i jedyne, co go interesuje, to właśnie jej mięso, które chce spożyć. Ale gdy przychodzi taki moment, że człowiek podejmuje decyzję, że na przykład chce uśmiercić tą daną istotę, tą krowę, to ona to poczuje. A jaki jest cel istnienia krowy? Taki jak człowieka. Istnieć, żyć, doświadczać właśnie w taki sposób. Doświadczać wiatru, kolorów, smaku trawy, przekazywania życia. To wszystko jakby jest inne spojrzenie na tą samą rzeczywistość, którą my jako ludzie jakby widzimy w taki sposób. I teraz ta rzeczywistość nie byłaby taka ciekawa, gdyby nie różne spojrzenia na tą samą rzeczywistość różnymi oczami poprzez różne doświadczenia. To jeszcze spójrzmy oczami pomidora. Czy pomidor chce być zjedzony przez człowieka? Trudno powiedzieć, czy pomidor myśli w takich kategoriach. Pomidor odczuwa zupełnie coś innego. Pomidor nie jest człowiekiem i nie ma takich myśli. Pomidor bardziej skupia się na tym, jeśli tak można powiedzieć, bardziej odczuwa słońce, deszcz, chłód, zimno, odczuwa jak rośnie. On nie myśli jak człowiek.
I nie, absolutnie, jeśli by go zapytać, jeśli on by w ogóle był na takim, miałby taką świadomość, w której by jakby rozważał wszystkie za i przeciw, no to pewnie by przez to w ogóle by chyba nie urósł, bo po co, skoro nie ma żadnej możliwości nawet ucieczki z tego pola, czy z tego ogródka. Wydaje się, że sam owoc pomidora jest pewnego rodzaju jakby częścią jego doświadczenia i to, co się z nim stanie, nie, raz, że nie ma na to wpływu, a dwa, no tak jak wspomniałem, on nie rozważa tego w takich kategoriach. On po prostu, jeśli tak można powiedzieć, jeśli można to porównać do naszych odczuć, cieszy się życiem. Cieszy się, a Spójrz. czasem jakby, no czasem po prostu o to życie też walczy. Chce żyć. On jak każda inna roślina. No dobrze, to jeszcze ostatnie z tej listy naszej słuchaczki. Czy pokrzywa jest świadoma tego, że może uzdrawiać ludzi? Znowu to jest takie pytanie zadane z poziomu świadomości człowieka. Ona jest i jakby jest w pewnych. Na pewnych płaszczyznach może nawet jest wdzięczna za to, że jest. I tam, ponieważ tam nie ma takiego układu nerwowego i tyle bodźców związanych na przykład z zerwaniem jej i tak dalej, to można by było powiedzieć, że jest w niej jakaś forma wdzięczności za to życie. I taka, takie poczucie, że jej życie może być w taki sposób jeszcze bardziej wartościowe, że może jej życie pomóc innej istocie. Okej. Zostajemy jeszcze trochę wśród tych roślin, ale pytanie jest, w jaki sposób psychodeliki działają, że potrafią zmienić ludzką świadomość? Dlatego, że zawierają inną informację. Ta istota, ta roślina składa się z substancji, które wchodząc w interakcję z innym organizmem czy z inną strukturą, wchodzi w reakcję w taki sposób, jak ta istota, która to na przykład przyjmie, wejdzie w procesy jakieś biochemiczne na przykład. Nie na każdą istotę te substancje zawarte w tej roślinie będą działały tak samo. To jest kwestia właśnie, jeśli byśmy odwrócili to wszystko, co przyjmujemy z zewnątrz, jest zawsze informacją zewnętrzną i reakcje, które tworzą się, też jakby tworzą inny zapis, uczą nas i otwierają, czy dają nam innego rodzaju spojrzenie, innego rodzaju doświadczenie. Rozszerzają jakby nam, ta zewnętrzna informacja rozszerza nam, czy postrzeganie, czy pozwala poczuć się inaczej niż nasz naturalny stan. I dalszy ciąg tego pytania. Co to za istoty, które wkleiły w ziemski Matrix? Takie różne rośliny, co wspomagają ludzkość w realnym postrzeganiu tego świata. Jeszcze raz. Co to za istoty, które wkleiły w ziemski Matrix? Takie rośliny, różne rośliny, co wspomagają ludzkość w realnym postrzeganiu tego świata. Takich elementów rzeczywistości, które pozwalają nam postrzegać tą rzeczywistość w określony sposób, jest więcej. Nie, to nie tylko rośliny. Chodzi tylko o to, że my nie potrafimy patrzeć, dlatego że nasza uwaga jest w pewnym sensie kierowana w przestrzenie, które jakby zajmują naszą uwagę i nie widzimy nic innego. Natomiast taka roślina, która ma takie substancje, ona potrafi jakby wyłączyć pewnego rodzaju bodźce albo wzmocnić inne i wtedy pokazać nam, czy my jesteśmy w stanie wtedy zwrócić uwagę na inne elementy tej rzeczywistości albo poza tą rzeczywistość wyjść. To są te same istoty, które
Tworzyły ten Matrix, tworzyły tą rzeczywistość, choć z drugiej strony to nie jest tak, że jakby jedna grupa istot stworzyła całość, tylko to jakby było w pewnym sensie nawet czy modyfikowane, czy pewne elementy zostawały dodawane do tego. Ale takich elementów cały czas mi się pojawia, że takich, które mogą nam pokazać w ogóle tą rzeczywistość w takim w szerszym aspekcie jest dużo więcej. Dobrze, to zostawiamy rośliny, ale teraz pytanie jest, czym jest nasze wyższe ja? Nami. Jest nami, po prostu nami. Prawdziwymi nami, tą pełnią nas. Trudno powiedzieć, trudno to jednoznacznie określić. Tam jest zapis naszych i doświadczeń i naszego, ta nasza mądrość, nasza wyjątkowa, indywidualna częstotliwość, która jest przypisana tylko i wyłącznie tej świadomości nam. Tam jest i cała wiedza, i połączenie z innymi, z całym wszechświatem. Tam jest nasze zrozumienie. To jest taka, ta nadświadomość to taka prawda o nas. Dobrze, a jak zdefiniować nieskończoność? Coś najmniejszego i coś największego i czy to się nigdy nie kończy, czy jest jakaś granica? No właśnie dowcip polega, że w nieskończoności nie ma nic najmniejszego ani nic największego. To nasza interpretacja albo spojrzenie na coś, co pozwala nam stwierdzić, że coś jest większe, że coś jest mniejsze, ale to się nigdy nie kończy. Czy jeśli w tym życiu budzi się świadomość, istota staje się świadoma, to czy po śmierci może zostać przejęta? Może zostać przejęta. To, że się obudzi świadomość, że zrozumie coś więcej, to nie znaczy, że zrozumie wszystko. Mogą być pojawić się czynniki inne jeszcze, które dodatkowo zaciemnią obraz sytuacji. Stąd warto jest nie przestawać, tylko rozwijać, budzić tą świadomość, a później rozwijać się, no właśnie, w nieskończoność. Nieskończoność, dokładnie. Cały czas jeszcze dalszy ciąg tego pytania, czy w następnym życiu, gdy ta istota zdecyduje się zejść na Ziemię, to czy już zejdzie do bardziej świadomej rodziny, i jej świadomość będzie wyższa i się rozwijała. I tak powiem troszeczkę przekornie, że nie. A tak naprawdę to jeśli ktoś zadaje sobie takie pytania, szczególnie świadomy człowiek zadaje sobie pytanie, czy będzie tak czy inaczej, pokazuje, że jest podatny na wpływy zewnętrzne. To świadoma istota ma decydować, gdzie zejdzie i czego doświadczy. Okej, dokładnie. Jeśli jesteśmy oczami i czujnikami Boga, źródła, czy jak tam to nazwiemy, to ile musimy doświadczać zła? W ogóle nie musimy doświadczać zła. Okej. Skoro świadomości doświadczają różnych doświadczeń, tak? Między innymi też i zła, to czy wracając do źródła nie dzielą się tymi doświadczeniami? Źródło czuje nasze doświadczenia, tylko nie czuje jakby, nie interpretuje doświadczeń jako dobre czy złe, do tego, że w źródle jest zapisane dużo więcej spojrzeń na tą samą sytuację, które daje właśnie źródło pełny obraz doświadczenia. My otrzymujemy tylko wycinek tego doświadczenia i w związku z tym często mamy tendencję do oceniania, że było to na przykład złe. Bo dla nas rzeczywiście było. No, dualizmie tak mamy. A co będzie, kiedy wszyscy już przerobimy wszystko? Tak, w pewnym sensie to wszystko było i wszystko jest i wszystko będzie. Będzie. To wszystko jest w jednej chwili. My tylko jesteśmy rozrzuceni w różnych miejscach nieskończoności wszechświata i z naszej perspektywy wszystko
albo część znaczy była, a część będzie. Ale w pewnym sensie wszystko jest, wszystko już jest i patrząc, gdyby móc stać się kimś, kto z obserwatorem, który popatrzy na to wszystko z zewnątrz, to byśmy wtedy zobaczyli, że ten cykl jest jakby zakończony, ale trwa wewnątrz, ponieważ poszczególni uczestniczy tej rzeczywistości przeżywają to wciąż i wciąż na nowo. Kolejne pytanie. Czy ciało mentalne, emocjonalne, astralne, eteryczne i jeszcze wiele innych przenoszą się z duszą na inne poziomy? Tak, można tak powiedzieć, że zapis, który, bo to można też powiedzieć, że to, że my doświadczamy emocji, jest jakby odczuwane bardziej w emocjonalnej części niż w ciele fizycznym, które też jest z tym ciałem emocjonalnym połączone. W związku z tym mamy odczucia i jakby pewien odbiór tego doświadczenia. Natomiast to w pewnym sensie można uprościć, że to się zapisuje w tym ciele emocjonalnym, czy mentalnym, czy innym. I tak właśnie o to chodzi, żeby to zabrać ze sobą i żeby to się stało naszym w pełnym, prawdziwym takim doświadczeniem, stało się naszą prawdą, więc to jakby zabieramy ze sobą. Pytanie, dalszy ciąg tego pytania. Czy właśnie te ciała, te różne ciała odwiedzają inne poziomy, a wtedy, kiedy nasze ciało fizyczne śpi? One są na innych poziomach. Ale zintegrowane w całość i tworzą w pewnym właśnie sensie, czy w dosłownym sensie całość. One, te emocje, gdybyśmy mogli poczuć tylko i wyłącznie samo ciało, na przykład emocjonalne, wtedy pozbawieni bodźców zewnętrznych odczuwalibyśmy bardziej intensywnie, dużo, dużo mocniej te emocje, które jakby są tłumione w pewnym sensie odczuciami, które z ciała wychodzą, czy ta codzienność, warunki, w których jesteśmy, sytuacje, w których jesteśmy, umysł, który gdzieś tam analizuje, osłabia odczuwanie tych emocji, choć dla kogoś, kto jest w jakiejś głębokiej depresji albo odczuwa bardzo silnie jakąś emocję, trudno może jest to zrozumieć, ale rzeczywiście w ciele emocjonalnym te emocje, nie wiem jak powiedzieć, są czystsze. Czy nawet jeśli to jest emocja trudna, to ona jest bardziej intensywna. Ona i bardziej można wtedy do niej dopasować pewne jakieś wydarzenie. To jest też, co wydaje się, ja widząc w sesji, łącząc się z ciałem na przykład emocjonalnym, odczuwając tą emocję, mogę jakby zobaczyć, z tych emocji pojawia się wtedy obraz doświadczenia. Dla ciała emocjonalnego obraz doświadczenia jest mniej doskonały niż dla oczu, dla ciała fizycznego, które zmysłami doświadcza, ale emocje odczuwa ciało fizyczne mniej niż ciało emocjonalne. I dopiero zbiór tych wszystkich ciał, to przenikanie się stworzy całość jakby tego naszego doświadczenia, choć jeszcze później trzeba to jakby połączyć z innymi na przykład uczestnikami tego doświadczenia, którzy mają jeszcze inne spojrzenie, inne do tego emocje, inne jakby odczucia do tego i tak dalej, i tak dalej. Ale patrząc na nas, to każda nasza warstwa odczuwa inaczej i tworzy to jakby jedną całość. Nawiązując też w dalszym ciągu do tego, co robimy, czyli w tych sesjach indywidualnych, jest pytanie, czy każdy może sobie usunąć implanty i wszystko, co mu szkodzi, czy może się oczyścić sam? I tak upraszczając, tak, każdy może. Każdy może, pod warunkiem, że właśnie to nie jest część jakiejś sztucznej inteligencji, sztucznej świadomości, która powstała na potrzeby na przykład zasilenia jakiegoś elementu rzeczywistości i będzie takim jakby zamkniętym zbiorem tej świadomości. Istoty, które właśnie są połączone ze swoją resztą istoty, ze swoją nadświadomością, duszą, ciałami poszczególnymi, tak, mogą, każdy z nas może to zrobić. Tak.
to też często po prostu pomagamy w tym, dając pewne wskazówki lub kierunki, nadając temu. Powiedz, czy śnienie to światy równoległe? Niekiedy tak. Sen to bardziej złożony temat. To nie można powiedzieć, że każdy sen to pochodzi ze świata równoległego. Niekiedy jest to po prostu reakcja na przykład na emocjonalne wydarzenie, które się przed snem wydarzyły. Ale bardzo często jest też tak właśnie, że możemy zajrzeć czy odczuć coś, co gdzieś tam równolegle się wydarza, czy w ogóle wydarza się na zupełnie innym planie. Coś, co już żeśmy przeżyli, coś, co do nas wraca jako pamięć tego, co żeśmy przeżyli. To istnieje coś, co można nazwać pułapką dla duszy. Tak, można. Tak jak wszędzie są pułapki, można zrobić pułapkę gdzieś na jakiegoś króliczka. Tak i robi się na nas pułapki. Przecież robi się mnóstwo pułapek w naszej nawet fizycznej rzeczywistości. Po to tworzy się umowy, które tak naprawdę są pewnego rodzaju pułapką i czy pewnego rodzaju zachowanie, czy jakieś intencje. Tak samo na innych poziomach też można takie struktury tworzyć po to, żeby kogoś zmylić i uzyskać coś. No, za tym zawsze idzie energia, gra idzie z reguły o energię. Dlatego dusza daje się oszukiwać. To jest dziwnie postawione pytanie, dlaczego dusza daje się oszukiwać, bo ona nie wie, że ktoś ją próbuje oszukać i pewnych elementów sytuacji nie jest w stanie rozpoznać. To też wynika z tego, że nie ma tego typu doświadczeń w jej systemie wartości. Nie byłoby czegoś takiego, że ona mogłaby kogoś oszukać. Ona nie daje się oszukać. Ona po prostu w pewnym sensie źle odbiera intencje w sposób niewłaściwy, ale dzięki temu się właśnie uczy na przyszłość. Pozwala jej to widzieć, że pewne zachowania mogą być dla niej niekorzystne. Czy świadomość może być skrzywdzona? Czy świadomość może być skrzywdzona? Może być. Czy? Choć sama świadomość jakby sama świadomość jest wewnątrz tej świadomości, jeśli tak można by było powiedzieć, bo tu też trudno jest w sposób precyzyjny powiedzieć, że wewnątrz świadomości. Świadomość to świadomość, to nie jest coś, co jest zamknięte, to jest coś, co jest otwarte i się tak w pewnym sensie rozszerza. Tam może być w świadomości zapis skrzywdzenia, doświadczenie, które spowodowało poczucie krzywdy, jakieś traumatyczne wydarzenie. W tej świadomości to jest jako zapis, ale czy samą świadomość można skrzywdzić? Nie, tylko wydarzenia, te odczucia, które są wewnątrz świadomości, niosą właśnie takie wartości, które można by było odczytać jako właśnie poczucie krzywdy na przykład. Już o tym unikalnym podpisie każdej istoty już mówiłeś, ale spójrzmy na taki obraz podczas snu, kiedy wiemy, że to jest nasz bliski, czy bliska nam istota, ale wygląda całkiem inaczej. Dlaczego tak się dzieje? No dlaczego pokazuje że... nam się inaczej, a wiemy, że to jest właśnie ta istota? Pokazuje się nam inaczej, bo jest inna niż my przyzwyczailiśmy się na nią patrzeć. To nasi bliscy przyjmują ciało, ludzkie ciało, ale nie są tym ciałem ludzkim, tylko właśnie indywidualnym zapisem własnej, swojej istoty, tej świadomości, która przyjmowała różne formy życia, że tak powiem, czy była, rezydowała w tych różnych formach życia i niekiedy może być też tak, że do którejś
formę jest przywiązana bardziej, albo na przykład chce nam pokazać coś, albo na przykład może pamiętać doświadczenia razem z nami zupełnie w innej rzeczywistości. A dodatkowo tak naprawdę to my czując tą częstotliwość, tą właściwą, wtedy nie potrzebujemy imienia niczego, bo wtedy po prostu wiemy, że to jest ta istota. Na potrzeby jakby naszego zrozumienia zaczynamy widzieć tą istotę w jakiejś postaci, w jakiejś formie. To nam ułatwia jakby komunikację z tą istotą, ale równie dobrze możemy poczuć tą istotę i nie widzieć. I dalej będziemy wiedzieli, że to jest to ona. To jest ona. I nie jesteśmy w stanie tej częstotliwości przypisanej tej konkretnej świadomości pomylić. Choć próbuje się to oczywiście robić, że czasem się potrafimy pomylić, jeśli właśnie weźmiemy pod uwagę jakieś inne czynniki. Ale tutaj jest kwestia tego, że świadomość to świadomość. To nie jest kształt, to nie jest imię, to nie jest nie wiadomo coś. W tej świadomości są różne zapisy różnych doświadczeń, w tym różnych form, które żeśmy przyjęli. Stąd jakby no, nie powinniśmy upraszczać naszego istnienia czy porównywać do formy, którą teraz jesteśmy. To jest tylko jakby nasza taka chwilowa forma i kształt czy wygląd. No i coś, co można tutaj pociągnąć dalej. Czy ciało kontroluje duszę, czy dusza kontroluje ciało fizyczne? Bo nie, to działa raczej w dwie strony, bo to jest tak, że dusza stara się w pewnym sensie, znaczy stara się, w jakiś sposób wpływa, czy może to też jest niewłaściwe. Dusza chce się jakby przejawić, poczuć, zobaczyć, jakby doświadczyć, dotknąć. I na pewno, jeśli byśmy tak naprawdę z perspektywy człowieka popatrzyli, choć to jest złe założenie, bo to dusza nie ma jakichś takich na przykład zachcianek, że ona teraz by chciała to i tamto zrobić, ale gdzieś jakby chce siebie prowadzić w tym doświadczeniu, to tą siłą sprawczą jesteśmy my w fizyczności, właśnie nasz umysł. I jeśli umysł nie zgodzi się z tym, co odczuwa, z tą intuicją możemy nazwać, no to zrobi zupełnie coś innego i będzie wtedy kłócił się jakby, czy robił coś przeciwnego do tego, co odczuwa. I w tym momencie jakby będzie chciał wpłynąć na duszę, że on nie chce doświadczyć tego, co czuje i będzie wybierał zupełnie co innego. A dusza, jakby patrząc i jakby mając w sobie różnego rodzaju zapisy, może chcieć kontrolować, może za duże słowo, ale na pewno wpływać na doświadczenie, na swoje fizyczne doświadczenie, które może tylko i wyłącznie zrealizować się za pośrednictwem właśnie tej części fizycznej. Więc to się przenika i powinno się spotkać gdzieś po środku, ale najczęściej jest przeciąganie liny. Najczęściej ten umysł w tej fizyczności wygrywa, w sensie takim, że podejmuje decyzję, ale w efekcie przegrywa, bo z reguły podejmuje niewłaściwą decyzję. I następuje później takie korekty i zrozumienie tego, że jakby ten głos wewnętrzny jest głosem prawdy i ktoś, kto to sobie uświadamia, kto zrzuca z siebie różnego rodzaju takie obciążające emocje, w efekcie zaczyna kierować się tym głosem i podejmować takie decyzje, które dają mu spełnienie i doświadczenie pełne takiej przyjemności. Okej, dobrze. A powiedz, gdzie zapisane są nasze osobiste doświadczenia? W nas samych, w sensie w naszej nadświadomości, w naszej duszy, na takiej nośnej naszej częstotliwości. To trudno powiedzieć gdzie, bo nie ma miejsca.
Gdzie to jest? To w nas jest po prostu. Było też kilka pytań dotyczących praktyk różnego rodzaju, ale praktyk takich, które prowadzą do tak zwanego rozwoju duchowego, świadomościowego. Nie będę wymieniała tych praktyk, ale ogólnie można te wszystkie pytania zamknąć, czy one, te praktyki mają znaczenie. Mogą mieć znaczenie, ale nie muszą. To wszystko, to też trzeba było sobie zadać pytanie, dlaczego ktoś te praktyki chce robić, że chce je doskonalić i w czym mu to pomaga. Jeśli te praktyki pomagają mu w poszerzaniu swojej świadomości, dają mu szerszy wgląd, czy dają mu jakiekolwiek korzyści, to jest taka indywidualna decyzja. Ale czy musimy? Nie, wydaje się, że nie musimy, bo dlatego, że my cały czas mamy, prowadzimy siebie i jeśli usłyszymy ten własny swój głos bez jakiegoś praktykowania czegoś, co by nas na to otworzyło, to nie musimy tego robić. To wtedy w sposób taki bardziej, no, powiedziałbym, naturalny jesteśmy w stanie tą własną drogą podążać. Okay. Jak to jest? Kto jest twórcą duszy? Dusza, ja bym tak uprościł, dusza wywodzi się ze źródła. To jest właśnie tak, jakby popatrzeć na całość stworzenia, no to widzimy całość. Ale właśnie w tej całości rodzi się ta świadomość, budzi się ta świadomość i w zasadzie trudno powiedzieć, kto jest twórcą. Bardziej pytanie, z czego dusza, czym dusza jest, czy z czego ta dusza powstaje. Powstaje z tej całości, jako właśnie manifestacja, czy uświadomienie tego, co jest. I zaczyna sobie uświadamiać to, czym jest. Pytanie jednej ze słuchaczek. Czy energia ma bazę, trzon, żeńską lub męską? Czy energia ma płeć? Jak to powiedzieć teraz? Energia to energia. Może być energia żeńska, może być energia męska, może być energia seksualna, może być energia życiowa i tych wartości energii jest nieskończona ilość. W tym również energia żeńska i męska. Trudno jest powiedzieć, że energia ma jakikolwiek charakter, dopóki jakby nie poczujemy wartości, konkretnych wartości tej energii. Wtedy możemy mówić, że energia jest żeńska, ponieważ tego typu wartości w sobie niesie. Okej. Okay. I teraz pytanie dotyczące światła. To iść do tego światła po śmierci, czy nie? Nie zadawać sobie takich pytań, gdzie iść, tylko poczuć to, gdzie powinno się pójść, gdzie jakby jest ta częstotliwość, która należy do nas i z nią się łączyć. Niekiedy my będziemy widzieć to jako światło, ale światło o tej częstotliwości wzorcowej dla nas. To jest takie pytanie. Chodzi o to, żeby wybierać własną indywidualną drogę, bo możemy pytać o wszystko, czy oglądać ten serial, czy inny, czy iść do tego, czy do innego kościoła, czy wybrać tą pracę, czy inną, czy wziąć szczepionkę, czy nie. I w momencie, kiedy będziemy zadawać sobie takie pytania, no to ta nasza intuicja i ten głos i nasza częstotliwość będzie zakłócona i w zasadzie zawsze pójdziemy nie tam, gdzie byśmy chcieli, tylko tam, gdzie nam zasugerowano. A teraz ciało biologiczne. Czy jest to ciało nasze biologiczne uwięzione w świetle? Czy jest uwięzione w świetle ciało biologiczne? Czy światło w tym momencie jest naszą pułapką dla ciała fizycznego, biologicznego?
Wydaje się, że nie, że samo światło dla nas nie jest pułapką. Jest dużo innych, dużo więcej jest pułapek w stylu na przykład pewne wartości, które przyjmujemy, którymi się później kierujemy, czy pewne elementy systemów społecznych, które jakby wpływają na to. To tutaj jest na tej płaszczyźnie dla ciała jest mnóstwo pułapek, wręcz olbrzymia ilość pułapek. To, co jemy, to, co mówimy, to, co myślimy, to, co robimy, jakby z perspektywy zaprogramowania tego ciała fizycznego jest większą pułapką niż światło, które jest w zasadzie na innych poziomach, na tych, do których, z którymi jesteśmy połączeni również po rozpadzie tego ciała fizycznego. Jeszcze takie konkretnie, bardziej praktyczne pytanie. Jak wykorzystać Matrix do swoich celów? Czy jest to możliwe? Wykorzystywać wszystko to, co Matrix nam dostarcza w sposób świadomy. Jeśli będziemy właśnie świadomie korzystać z pieniędzy, z technologii, świadomie, w taki sposób, że nie damy się jakby uzależnić od pewnych rzeczy, czy nie będziemy się bać utraty czegoś, albo nie będziemy nadmiernie pożądać jakichś rzeczy, no to wtedy możemy każdy element Matrixa użyć do tego, żeby wybudować swoje życie. I sprawić, że to życie będzie łatwiejsze, no bo dlaczego mamy teraz odrzucić pieniądze, domy, ubrania, technologię, samochód, żeby po prostu być z boku Matrixa i żeby ten Matrix nas nie dopadł? To wydaje się wpłynęłoby na nas jeszcze gorzej. Natomiast jeśli będziemy korzystać z telefonu w sposób świadomy do tego, żeby na przykład skomunikować się z kimś, na kim nam zależy, z kim chcemy się skomunikować, to możemy to zrobić. To przyspieszy, czy możemy pojechać do niego samochodem, który jakby należy w pewnym sensie do Matrixa, bo przecież nawet ma numer rejestracyjny, który należy do Matrixa. Ale zrobimy to i spędzimy fantastyczny czas, czy dowiemy się czegoś, ale gorzej, kiedy te narzędzia, które jakby Matrix nam daje, wpłyną na nas na przykład uzależniająco, albo będą tworzyły emocje, albo po prostu będzie to na nas działało destrukcyjnie. No to wtedy będziemy pod kontrolą Matrixa. Chodzi o świadome używanie pewnych elementów Matrixa. Wtedy to będzie narzędzie, które dla nas będzie korzystne. No, samochód ma numer, tak jak i my mamy numery, które nam przypisano. Dobrze, teraz chciałbym, żebyś tak bardziej globalnie spojrzał na to coś, co Ziemią nazywamy i chciałbym, żebyś spojrzał i powiedział mi, jak teraz widzisz, odczuwasz, ile procentowo jest uświadomionych, świadomych ludzi przebudzonych? Trudno jest na to odpowiedzieć, bo obudzonych i do jakiego poziomu, jak przebudzili się, to co zrozumieli, czy tylko zachłysnęli się czymś takim, o czym wcześniej nie wiedzieli, czy zaczęli po prostu według tego żyć, bo to jest najważniejsze, wydaje się, w tym pytaniu, bo samo obudzenie i uświadomienie sobie to jeszcze o niczym nie świadczy. Chodzi o to, żeby stworzyć pewnego rodzaju spójność między tym obudzeniem, a wprowadzeniem tych wartości do własnego życia i życie w zgodzie z tym. Jest olbrzymia ilość, wręcz olbrzymia ilość istot, które właśnie obudziły się w tym sensie, że usłyszały czy zrozumiały, że żyjemy w świecie, który jakby jest zmanipulowany, który nas kontroluje. Jest i takich ludzi jest dużo, ze 20, myślę, procent nawet. Ale problem polega na tym, że w nich jest więcej złości i lęku i obawy. Jeszcze to uświadomienie tak naprawdę wpływa na nich tak, że właśnie wzbudza w nich emocje i nie prowadzi w zasadzie do jakichś specjalnych zmian. Oni chcą
więcej informacji, więcej chcą bardziej zrozumieć, nie rozumiejąc tego, że ich życie się nie zmienia, w sensie ono jest takie same, tyle tylko, że budują taką warstwę zewnętrzną, w której jakby ta informacja im się pokazuje. Ale takich ludzi, którzy rzeczywiście już obudzili się, zrozumieli i budują swój świat, żyją według tego, co się dowiedzieli, jest może z procent. Zobacz, te wydarzenia ostatnich lat, to, co, czym nas tak mocno straszono na okrągło, zobacz, czy to miało wpływ na tempo ludzi, którzy nagle zobaczyli, że rzeczywiście żyjemy w takim bardziej zmanipulowanym świecie. Tak, te 20% mniej więcej, jakby tak, to takie wydarzenia zasiliły jakby tych, tą przestrzeń tych ludzi obudzonych. Dobrze. I teraz chciałabym, żebyś spojrzał na to, czy właśnie to takie szybsze tempo tych takich przebudzonych mówi cały czas o tym, jakby otwarciu oczu, że ta rzeczywistość, to w czym żyjemy, to nie do końca jest zależne od naszej woli, że jest to cały czas manipulowanie nami i wszystkimi dookoła, wokół nas. Zobacz, czy w przeszłości, jakbyś spojrzał na historię Ziemi, tego, co nazywamy Ziemią, czy takie zjawiska miały miejsce, że nagle właśnie to tempo budzenia wzrastało? Tak, były takie momenty, ale to się jakby chciano uciąć. Z reguły wydarzało się coś, co jakby, no nie wiem, resetowało tą grę. No właśnie, znowu zaglądasz mi do pytań. Okej, dobrze. To w takim razie powiedz mi, jaki procent musiałby być tych przebudzonych, żeby ci, którzy manipulują i zarządzają nami, całym tą rzeczywistością, w której jesteśmy, żeby właśnie taki reset zrobić. Myślę, że około 50%. Okej. Tylko tutaj jest jeszcze jedna kwestia, bo musiałoby być bardziej więcej aktywnych tych jakby świadomych, tych, którzy zaczęliby żyć po swojemu. Bo co z tego, że jesteś krową, która wie, że ktoś cię doi, a jednocześnie dajesz się doić. Nie jesteś wtedy zagrożeniem. Można ci wtedy powiedzieć, w sensie tej krowie, że są też inne krowy, które są dojone. No i co z tego? Dopiero jak ta krowa się wścieknie, że tak powie dość i wyjdzie z tego pastwiska i znajdzie sobie miejsce, gdzie będzie sobie tą trawkę jadła sama i będzie sama decydować, no to wtedy ona dopiero wtedy stanowi zagrożenie dla systemu, bo przestaje zasilać system. To, że ktoś wie i się tam powścieka na to, ale robi dalej to samo, przychodzi do pracy i spłaca kredyty i zasila ten system własną energią. To jakie to dla systemu ma znaczenie? Zwłaszcza, że można zaciemniać czy wpuszczać fałszywe informacje, wątpliwości. Ci ludzie wtedy niby są obudzeni, ale szukają, gdzieś kręcą się w kółko, jakby zadają właśnie mnóstwo pytań po to, żeby właśnie zrozumieć, cały czas zrozumieć, ale cały czas są w tym samym punkcie, jakby się na tym zastanowić. W momencie, kiedy zrozumieją, kiedy zaczną decydować, kiedy zaczną żyć swoim życiem, o, wtedy tak, wtedy przestają zasilać system, wtedy zasilają swoją przestrzeń, swój świat i system traci zasilanie takich jednostek. Jeśli ich wtedy pojawiłoby się, wydaje się, że nawet około 10% takich ludzi jakby się pojawiło, to system bardzo mocno energetycznie zacząłby się chwiać, zwłaszcza, że wtedy ten świadomość zbiorowa wypełniłaby się, bo ponieważ pewne wszystkie odczucia, nasze myśli, to energia, one jakby kumulują się w tej świadomości zbiorowej i są dostępne dla innych uczestników tej rzeczywistości i wtedy
jeszcze szybciej ten proces by poszedł. Tak samo jak teraz jest łatwiej z kimś porozmawiać o energiach, o Matrixie, niż było to 20 lat temu, no dlatego, że ta informacja wisi i jesteśmy, każdy nawet nieświadomy człowiek jest do niej podłączony. Pytanie, kiedy na nim się otworzy, Pięknie. kiedy jakby połączą mu się kropki, ale dalej to jest właśnie, są ci ludzie przypięci do systemu, ale kiedy się zaczną odłączać, to wtedy pójdzie podobnie, tak jak tutaj w ciągu ostatnich 2-3 lat, kiedy to masowe spadanie jakby klapek z oczu ludzi nastąpiło, to tak samo tutaj zacząłby się tworzyć alternatywny świat, taki właśnie, w którym zasady tworzylibyśmy my sami, a nie ktoś, kto próbuje właśnie utrzymywać to, co już jest. No niemniej jednak jest taki dosyć potężny ruch, chociażby przez to, że wywoływane są olbrzymie konflikty w różnych miejscach świata, więc to też może wskazywać na taki rodzaj pewnego zagrożenia być może dla całego systemu, jeśli chodzi o świadomość ludzi. Bo te ruchy są dosyć gwałtowne i dosyć takie, powiedziałabym, mocne. Dobrze, Darku, to w zasadzie wszystko. Chyba, że chciałbyś jeszcze coś od siebie dodać. Żebyśmy robili swoje. Dobrze, robimy swoje. To się jakoś nie zestarzało. To ja ci bardzo dziękuję, wyłączam nagrywanie. Dziękuję ci za to spotkanie i za twoje piękne przekazy. Dzięki. Wyłączam.